Blik znów rewolucjonizuje rynek płatności i wprowadza nową funkcję. Płatności powtarzalne już mogą z nich korzystać m.in. klienci banku ING i właśnie z Aleksandrą Michałowską z ING o tym teraz porozmawiamy. Płatności powtarzalne, czyli właściwie co? Płatności powtarzalne to nowa usługa w ramach Blika, dzięki którym nasi klienci będą mogli opłacać swoje stałe zobowiązania, czyli na przykład abonament za telefon, jakieś subskrypcje za platformy telewizyjne. To, co wyróżnia płatności powtarzalne Blik na tle innych metod płatności, które funkcjonują na rynku, to to, że klienci w jednym miejscu w łatwy sposób będą mogli zarządzać tymi płatnościami. Czyli logując się do mojego ING, będą mogli przeglądać płatności, zobaczyć transakcje, które były wykonane w ramach danej płatności oraz będą mogli włączać, wyłączać potwierdzenia, a w razie konieczności usunąć taką płatność. To porozmawiajmy chwilę o tym, jak krok po kroku działają płatności powtarzalne w mojej ING. W pierwszym kroku klienci będą wykonywali zwykłą płatność Blik, czyli na stronie usługodawcy wybiorą metodę płatności Blik, skopiują kod z aplikacji mobilnej mojej ING, wpiszą go na stronę usługodawcy i potwierdzą transakcję w aplikacji mobilnej, autoryzując ją PIN-em do aplikacji. I teraz na potwierdzeniu takiej transakcji klient otrzyma informację, że usługodawca zaproponował mu założenie płatności powtarzalnej. Tam będzie miał wszystkie szczegóły, czyli kwotę tej płatności powtarzalnej, cykl tej płatności powtarzalnej oraz termin ważności. Po zaakceptowaniu takiej propozycji klient potwierdzi ją kodem SMS, no i następne płatności już automatycznie zostaną inicjowane przez usługodawcę. Wiem, że zarządzać płatnościami powtarzalnymi można z poziomu aplikacji mobilnej, co jest oczywiście bardzo, bardzo wygodne, wystarczy do tego smartfon, ale nie zawsze jest możliwe. Czy tylko z poziomu aplikacji mobilnej można to robić? Klienci ING mogą zarządzać płatnościami powtarzalnymi zarówno z aplikacji mobilnej, jak i z bankowości internetowej mojej ING. Czyli klienci będą mogli zarówno na ekranie swojego smartfona, jak i laptopa czy desktopa przeglądać swoje płatności i nimi zarządzać. Dziękuję bardzo. To ja jeszcze tylko dodam, że z płatności powtarzalnych mogą już korzystać klienci banku ING, ale także PKO SA.